Niestety, natura mnie jakoś inaczej skonstruowała. Ale oglądam się również na równi. Za kobietami i za psami. Kocham zwierzęta. Kocham przyrodę. Ta opowieść jest dziwną opowieścią. Jest to w chwili, jakby to powiedzieć, zdenerwowana, powiedziałem autorowi, że... Ale to jest tajemnica. Mówię prywatnie. Już parę razy rzeczy prywatnie powiedziałem i te prywatne rzeczy zostały umieszczone w Wolnecie czy w Sronecie. Nie cierpię tych mediów, które mi zrobiły duże kuku. W momencie, kiedy odmówiłem grania Lecha Kaczyńskiego, którego akurat lubiłem, oceniłem go za odwagę i za żołnierz. Ale skoro mój przyjaciel Antoni Krauzek prosił mnie, żebym zagrał w Smoleńsku, odmówiłem. Z racji tego, że ja nigdy nie zmieniam chorągiewki. Moje sympatie są stałe i niezmienne. Nikt mnie nie kupi. Nigdy nie będę stał okrakiem na barykach i brał stąd i stąd. Taki już jestem. Mam niezłe geny. Mój tata, nie będąc warszawiakiem, zginął w ostatnim. Oficer AK. To jest dla was, żebyście poczekali na mnie. Także do zobaczenia. Chciałem zrobić wzruszającą opowieść, ale pomyślałem, że będzie to, no jak powiedziałem, rzecz pachnie egzystencjalizmem. To znaczy, przemyśleniami o istnieniu ludzkim, że człowiek może być szczęśliwszy, żyjąc w jakiejś budzie na działce. Miałem takiego przyjaciela, który niestety od 2 lat nie przychodzi, czyli pewnie zamarzł. A przychodził do mnie i mówił: panie Marianku, trochę mi zimno. Ma pan jakąś kołdrę? Mam. A buty pan ma? No dopiero sobie kupiłem, ale ci dam. Proszę. No i tak dalej, i tak dalej. Stefan miał na imię i od 2 lat nie przychodzi, czyli dama. Ale on był być może szczęśliwszy niż, jak się nazywają ci Ruscy, co to mają 680 milionów jachty. Niż ten, który ma jacht. A żona mu rogi przyprawia. Naprawdę. No. Ten jest szczęśliwszy, a ten jest nieszczęśliwy. No. W związku z czym chcę wam pokazać rzecz z pierwszej części, kiedy, bo potem z drugiej części jakby zdradza treści tego monodramu. Wolałbym nie zdradzać, wolałbym powiedzieć o tym, dlaczego wybrałem życie w śmietniku.